Ty wyglądasz jak bocian, jak się otrzypuje, wiesz, na gnieździe. Siema, witajcie. Właśnie jadę testować moją nową szybę. I co wam mogę powiedzieć po kilkunastu kilometrach jazdy? No przede wszystkim nie jest to tak, jak sobie to wyobrażałem na początku. To znaczy, wysokość moich oczu jest niestety gdzieś tak na linii tutaj, gdzie ta szyba się kończy. Ups, muszę się dobrze złapać. Myślałem, że będzie ciut niżej. Niestety jest troszkę za wysoko i praktycznie patrzę w tym miejscu przez szybę, gdzieś tak tutaj, w tym miejscu. Ale powiem wam szczerze, nie jest to upierdliwe. Nie jest to upierdliwe. Jak nie skupiam się na szybie, to nawet zapominam, że mam szybę. Więc nie jest to problem. No ale chciałem, żeby było trochę tak. No o tak, jakby był widok, to byłoby fajniej. Ale co wam powiem od razu. Nie zamieniłbym się teraz, nie zdjąłbym tej szyby. Bo jest, no, bezapelacyjnie lepiej z szybą. Jest przede wszystkim cieplej. To jest podstawa. Mniej wieje wiatr. Jest bezpieczniej. Nie dostanę żadnym kamykiem czy też owadem. Oprócz tego szyba trochę działa jak handbary. Osłania moje tutaj dłonie. Naprawdę tutaj nie wieje tak, jak wiało wcześniej. To zdecydowana różnica. Zdecydowana różnica. No minus taki, że tak czasem zerkam górą, czasem dołem. Oczywiście jak szyba będzie zapaćkana pewnie, no to pewnie będzie mnie to trochę bardziej wkurzać. No będę musiał pewnie częściej ją przecierać. Pamiętajcie, tylko mikrofibra i woda, nic więcej tam nie należy używać, żeby tej szyby nie spaćkać. No można by też, jak będzie coś zapaćkane bardzo. Co jeszcze wam o tej szybie powiem, że jakbym teraz miał wybierać, to prawdopodobnie kupiłbym troszkę wyższą tą szybę. Były takie identyczne szyby, tylko 2 cm wyższe. One miały bodajże 66 cm na wysokość. Ta ma 64 i byłoby idealnie. To znaczy patrzyłbym mniej więcej o tak całkowicie przez szybę. Ale tak nie jest źle. Tak nie jest źle. Wydaje mi się, że jest też w porządku. Czyli krótko mówiąc, jestem zadowolony, szyby bym nie zamienił. Za chwilkę się przysiądziemy z Piotrkiem, on sobie pojeździ teraz na moim skuterze z tą szybą, zobaczymy jakie ma wrażenia. Ja wrócę na jego Hondę. No bo ja mam taką szybę generalnie troszkę mniejszą. Ona gdzieś jest około 10 cm poniżej linii wzroku. No a ty, Witku, masz praktycznie na linii wzroku, tak? Ja mam praktycznie na linii wzroku. No tak, albo ciut poniżej przy takim normalnym siedzeniu. Gdzieś tak, powiedzmy, w tym miejscu mam linię wzroku, tak patrzę normalnie. No bo ja jestem przyzwyczajony do tej mojej szyby, ona generalnie troszeczkę lekko wieje, tak jakby tutaj po oczach, tak, ale tak lekko dosłownie, tak delikatnie, nie? Ale cała reszta też jest chroniona, nie? U ciebie praktycznie po oczach ci w ogóle nie wieje, nie? Tak? Bo jest wyższa. Nie, praktycznie mi w ogóle nie wieje, no jest taki komfort teraz jazdy, no nie ma o czym mówić w ogóle, to bez dwóch zdań. Przy 70 na godzinę to jest po prostu bajka teraz jazda. Raz, że skuter jest troszeczkę ma mniejsze opory, więc szybciej dostaje prędkości. Jeszcze kolejna sprawa. Pewnie przez to mniej pali, myślę. Też kolejna rzecz, którą warto na plus. Może na mały minus takie coś, że no troszkę obraz może nie jest idealnie czysty, jakby to mogło być. I druga sprawa, że nie wiem, że może powiedzmy środek ciężkości, ciuteńkę do góry się podniósł, ale to myślę, że odrobiazgi, to myślę, że niewiele. No bo Witku, jestem przyzwyczajony, wiesz, do takiej szyby poniżej linii wzroku i ciekawy jestem, jak mi się będzie jechało z tą twoją szybą, wiesz? No zobaczysz, zobaczysz. Może być na początku trochę kiepsko, chyba że to kwestia przyzwyczajenia, bo ty trochę pojeździłeś już z nią, tak? No ja już zrobiłem prawie 100 km nią. No, daj radę, tylko ona jest na razie czysta, w miarę oczywiście, już widać pewne ślady użytkowania, ale na razie mi nie przeszkadza. Przy skrętach wam powiem, przy takich skrętach trochę gdzieś wychodzi mi oko, poza tą szybę, ale... Dobra. Można się chyba przyzwyczaić, wydaje mi się. Idziemy w Bieszczady, tak? I testujemy szybę przy okazji. Dobra. Tak ci powiem tak. Pierwsze wrażenie. No. First impression, tak? Tak. Powiem ci, że myślałem, że będzie źle, ale jest bardzo fajnie. No widzisz.
No mówię, bo może masz rację, że powinna być wyższa z 5 cm. Ale słuchaj, no masz przynajmniej regulację albo patrzysz przez szybę, a jak dasz głowę trochę do góry, to patrzysz bez szyby, nie? Także. No to tam ciebie zależy, nie? No. Nie, tak powiem ci, skuter się wydaje teraz taki bardziej, wiesz, obszerny, większy, nie? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. A ja widzę, ja teraz dopiero zwracam uwagę, jak jadę u ciebie i na tą, ty masz tą szybę niższą, nie? Tak, tak. Wcześniej nie zwracałem uwagi, to jest inaczej, no ale u ciebie, wiesz co, tak pomimo, że tego, że szyba jest dużo niżej, to nie czuję tego wiatru w oczy. No nie czuć. Tam jest tak zrobione, że nie czuć, bo ona jest wyprofilowana trochę do przodu i ma taki łuk jakby. Ale to właśnie jest specjalnie zrobione, że to powietrze gdzieś leci górą i naprawdę mi nie wieje w oczy, a poziom oczu mam gdzieś mniej więcej tutaj, o w tym miejscu, więc ci powiem, że będę się znowu zastanawiał, czy ciąć, czy nie ciąć. No widzisz, teraz jakbyś nie jechał na moim skuterze, to byś nie miał dylematu, a teraz masz dylemat. Tak. A jestem ciekawy was, czy macie, jakie macie doświadczenia w ogóle z szybami, czy stosujecie szyby, czy tylko takie jakieś małe owiewki, czy macie szyby właśnie poniżej oczu, czy macie wysokie szyby. Jestem cholernie ciekawy, jak to u was wygląda. Piszcie w komentarzach. Jestem bardzo zaciekawiony, jak to generalnie większość z was stosuje. Czy te szyby z czasem, czy na przykład, nie wiem, tak syfią jak na przykład ta i potem już jest tylko do wymiany, czy... Znaczy myślę tak, Witku, że jeżeli będziesz czyścił taką mikrofibrą lub taką delikatną gąbką, nie, i woda z mydłem, to tej szyby tak szybko nie porysujesz, nie, no bo ona jest dość taka twardawa po zewnątrz, nie. No to może uważać delikatnie. Trzeba uważać, no. Ale powiem ci tak, no teraz już jadę tam, nie wiem, z kilometr, dwa na tej szybie. No i jak? Taka wkurzająca, nie. Jak myślałeś? Nie jest wkurzająca, nie. Nie jest wkurzająca. Jest całkiem, mówiłeś, że będzie źle widać, że będą jakieś tam walce, że coś, jest coś takiego, czy nie ma? Znaczy troszkę na dziurach, jak jadę po nierównościach, to trochę szyba się lekko rusza i troszeczkę tak jakby, ale nie, no to nie jest źle, nie, spoko. To takie może tylko mi się wydaje, nie, no spoko się jedzie, nie? A jak odczuwasz opory powietrza, tylko to ciepło i to jak ci chroni ta szyba ręce i w ogóle? No na pewno chroni oczy chroni na pewno bardziej niż moja, bo na moim leciutko lekki powiew jest, lekki, nie? Ale lekki. A tu nie ma żadnego powiewu, nie, na tej szybie, nie? Ja ci powiem, a propos na przykład rąk u ciebie, to u ciebie mam takie poczucie, że ręce o tutaj, będzie to widać, że one są chronione prawdopodobnie przez ten twój kształt przodu tutaj, tej całego ustrojstwa, nie wiem jak to nawet nazwać. To coś, co wychodzą te plastiki po bokach, to wydaje mi się, że one zmieniają trajektorię powietrza i dlatego u ciebie nie czuć tego owiewu powietrza, jak było u mnie bez szyby kompletnie. Może, bo z przodu ta czerwona owiewka, o tym mówisz. Tak, to można, no dokładnie. Tak, ona jest tak? Na boki, tak, to może też bo być powiem to. Powiem ci szczerze, nie ma takiej dużej różnicy, jak na przykład u mnie w tym momencie. No ja na oczach czuję różnicę na oczach, nie, bo... Tylko też, wiesz, to zależy jeszcze, Witku, jak, nie, bo jak jedziesz w lecie, jest 36 stopni, nie, no to nawet chcesz, żeby cię trochę wiało, nie, żeby cię ochłodziło, nie? No zgadza się, ale to nie zawsze jest 36 stopni. Tak, ale tutaj na przykład jak się wyprostuje całkowicie, no to widzę drogę, nie, widzę drogę tutaj bez problemu, nie? Ale tak. Chodzi mi, a dobra, a o ręce teraz, jak czujesz, że są takie w miarę chronione? Ręce są chronione, tak. Powietrze mam na myśli. Lekki powiew jest, no bo to nie, że nie ma, ale tak przyjemnie. Temat szybko, bo żeśmy zamknęli, mam nadzieję, jesteśmy w ogóle ciekawi waszych opinii na temat szyb i owiewek, wszelakich maści, handbarów też jestem ciekawy, czy to ma sens zakładanie handbarów. Piszcie, dzielcie się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Zawsze mam nadzieję, że komuś to pomoże. Tak, no ty masz, ta szyba jest jeszcze dobrej firmy, to jest Kappa, nie? Także tak, jest fajne. Tego nie powiedziałem, bo ja widziałem wiele różnych szyb na Allegro, które kosztowały, nie wiem, 100, 120, już powiedzmy z całym oprzyrządowaniem. Powiem wam szczerze, nie polecam tego rozwiązania. No tam, to jest dramat, no to jest taka dziadowska chińszczyzna, że to po prostu po kilku jazdach się psuje. Te plastiki się zaraz urywają, bo to wszystko jest mocowanie plastikowe, a szyba jest grubości, nie wiem, okładki na zeszyt. W cudzysłowiu. Nie, no po prostu nie polecam. To jest szyba, to miała być szyba firmy Givi, natomiast jest to szyba firmy Kappa, ale to są podobnej klasy szyby, podobnej cenowo również.
No i do tego jest dedykowane, tak jak wcześniej w poprzednich filmach, jak podczas montażu, jak wam kiedyś pisałem, czy tam opowiadałem, do tego jest dedykowane są przyrządowanie do montażu tej szyby. Do Kymco S Agility 125 jest konkretne, oprócz, nie, konkretny model, to nie można sobie wziąć uniwersalny. Dobrze pamiętam, tam było chyba Gavi 440A, to się nazywa chyba ta szyba. Ona ma też identyczne oznaczenie, jeżeli chodzi o przyrządowanie do mocowania. Natomiast to nie podejdzie do tego skutera mojego. Tam musi być troszeczkę inny model. Aha. Ale o tym to wam już wcześniej mówiłem na poprzednim. No i ile dałeś za tą szybę z uchwytami razem? Znaczy tak, szyba kosztuje, myślę, że za tak 260-250 można by ją pewnie gdzieś tam kupić. Szyba jest solidna, fajna, gruba. Natomiast powiem wam szczerze, dosyć sporo kosztują te całe uchwyty i mocowania. One kosztowały coś prawie 170 zł. Więc to jest trochę drogie, natomiast jest to, muszę powiedzieć, dobry jakościowo materiał. Natomiast no nie jest to tak. No to wiesz, to trochę towar niszowy pewnie do tego. Wie, no za jakość też trzeba zapłacić, no to już nikt nie wyprodukuje, wiesz, takie szyby za 50 zł, bo później w sklepie by kosztowała ponad 100, nie? Nie, no, także trzeba zapłacić. Nie, no szyba jest dość ważna, to nie wiesz, będziesz jechał szybko, pęknie coś, jakiś, nie wiem, wleci ci jakiś ptak w tę szybę i się rozwali, co wtedy będzie, nie? Jeszcze ciebie, wiesz, pokaleczy, nie? To nie ma żartów z tym, nie? Musi być dobre. No tak, to tak. No to pewnie tyle na temat szyb, nie? Ja myślę, że zupełności wystarczy. No, spoko się jedzie z tą szybką, ja się już przyzwyczaiłem i powiem ci, jakaś mi to nie przeszkadza. Byle była czysta, bo to jest ważne, wiesz? Tak, bo jak wiadomo. Się zabrudzi, to wtedy nie. To wiadomo. No. Jasne. No to kończymy temat. Dobra. No. Jeszcze bym chciał jedną rzecz taką powiedzieć po naszych tutaj eksperymentach. I wydaje mi się, że odkryłem jedną rzecz. Już wiem dlaczego było mi tak zimno w dłonie. Patrzcie, tutaj jest totalnie, tu może źle pokazuję, teraz, tutaj jest totalna pustka. Tu nic nie ma i tu po prostu powietrze sobie śmigało bezpośrednio na moje palce. Tak, tutaj tak samo, totalna pustka. No i tu oczywiście jak nie było nic, no to powietrze sobie śmigało bezpośrednio. Natomiast u Piotrka w Panteonie, on się dziwił, dlaczego ja taki jestem zmarznięty. Może mam problem z krążeniem, kto wie. A on tu ma taką ciekawą owiewkę. Ta owiewka tutaj, zobaczcie, ona idealnie tutaj, w tym miejscu, siup, powietrze sobie idzie gdzieś tu i już jest taka forma owiewki, powietrze nie idzie bezpośrednio w dłonie. Pierwsza sprawa, to samo jest tutaj, ta owiewka, wydaje mi się, że robi robotę, powietrze sobie idzie w górę, plus do tego jeszcze szyba, no i generalnie jest ciepło tutaj na klatce piersiowej, no i dlatego tu było od razu cieplej. Natomiast w Kymco Agility S125 tutaj żadnej owiewki, po lewej żadnej, no i tutaj dlatego byłem taki zmarznięty. I teraz już robiąc tutaj naprawdę z 200 km z tą szybą mogę powiedzieć, że nie zamieniłbym się za żadne skarby na wersję bez szyby. Szyba robi niesamowitą robotę, jest mi cieplej, nie jestem zmarznięty i... No i tyle. I na pewno nie będę jej odkręcał, na pewno ją zostawię.